Jest tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie na 9. już edycji półmaratonu Połówka Komandosa. Głos zabierze prorektor do spraw wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej, pan pułkownik dr inżynier Artur Król. Witam wszystkich uczestników Wojskowej Akademii Technicznej w kampusie zielonym. Oto linie Bemowa. Słuchajcie, drodzy uczestnicy, życzę wam powodzenia na trasie. Niech zwycięży najlepszy. 3, 2, 1. Startowali, oto jaki zawodnik próbował. Pilot, wszystko 18 zawodnik. Szanowni Państwo, wielkie prawa dla zawodników. Nie lada wysiłek przedmiwić tego problemu. Dzień za 23 minuty będziemy i mówi podziwiać, zobaczyć się. Trasa Arturu, udało się przed biegiem, tak skromnie mówię, że powalczysz, liczyłeś na rywali, ale musiałeś liczyć na siebie. No, od początku musiałem liczyć na siebie, no i za wszelką cenę walczyłem o ten rekord, tak. Chciałem poniżej godzina 24, ale niestety na tych dwóch okrążeniach zawodnicy dublujący mnie zwolnili. Po prostu na nich wpadałem i czasami były takie kilometry, że skakiwało na 4.20 i musiałem rwać. To był taki rwany bieg przez ostatnie dwa okrążenia. Spoglądam na te puchary, na te nagrody, ale proszę mi wierzyć, jestem przekonany i chyba jesteśmy zgodni, że zwycięzcami są wszyscy, którzy w tym maratonie uczestniczyli. Samo przystąpienie do tego biegu jest aktem odwagi, siły i świadczy o tym, że osoba rzeczywiście ma silny hart ducha. Dlatego wszystkim bez wyjątku serdecznie gratuluję.
wielkie brawa. Gracias.